15 sekund. 15 sekund naświetlania. Co to? Żywe, mokry żywe, kolodion czy co? Żywe duchy będą. Słuchajcie, bierzemy głęboki wdech. Patrzymy w obiektyw. 3, 4, start. 121, 122, 123, 5, 4, 126, 129, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 4, 125, 126. Stado gołębi i on stale tutaj mieszkał i te gołębi latały. Jeszcze w zeszłym roku stado było, przylatywało tu do nas, tego. Chodzili po tym dachu naszym na górze tam. No, ale teraz jest cicho, gołębi w ogóle nie ma. Czyś wytępiono, czy co? To była ciekawa postać, dlatego że on się tak charakterystycznie różnie ubierał. On włosy to tu wspinał i nad nosem. Bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajna rzecz. Kiedy jest niesamowite w ciemnościach te zdjęcia, jeszcze te dźwięki, po prostu coś pięknego. Mnie się bardzo podobało. Myślę, że moim dzieciom chyba też. Straszna rzecz, no to coś okropnego. Bombardowanie, które trwało półtorej godziny. Takie cały czas tylko huk, tamy się walą. Ale ta dzielnica była względnie oszczędnie. Tak to ma. Przede wszystkim to chyba dwor, dworzec i lotnisko to było teren, który był bombardowany. A w ogóle to się w ogóle straszne rzeczy działy, bo ta dzielnica tam w rublach aż do dworca polskiego, to któregoś dnia nie, w nocy Niemcy parę tysięcy ludzi wywieźli, rozstrzelali do grabówki. W międzyczasie, w tym domku, co jego bieżni, mieszkał Szewc. I on miał taką niezwykle rozwiniętą żonę, nierozgarniętą taką. Tutaj tymi uliczkami się przechadza jeszcze po tym kamiennym bruku tutaj, to już w ogóle, bo tam gdzie asfalt to już nie to samo, tutaj po tym bruku to tak się jeszcze się czuje tego ducha Bojar. Jeszcze nie zginął. Duchy są mocne, duchy się trzymają wiecznie, więc myślę, że i tutaj te duchy zostaną do końca z nami.